Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego tczewianie po raz kolejny będą mieli okazję składać propozycje związane z zagospodarowywaniem i upiększaniem swoich osiedli. Pomysły mogą zgłaszać od 2 stycznia nowego roku. Siłownie pod chmurką, nowe bądź rozbudowane place zabaw, bieżnie oraz skocznie czy iluminacje świąteczne to tylko niektóre efekty zrealizowanych zadań w ramach budżetów obywatelskich. Podczas grudniowej sesji Rady Miasta podjęto uchwałę budżetową, w której zapisane są środki w wysokości 1 miliona złotych na 4. edycję budżetu obywatelskiego. Tczewianie mogą więc zgłaszać propozycje związane z poprawą i upiększeniem terenów osiedli, których czują się gospodarzami. Jednak warunki i regulamin poprzednich edycji podawane był wcześniej do wiadomości mieszkańców. W tym roku miasto zrobiło to z pewnym opóźnieniem. W pytaniach do prezydenta spytaliśmy Mirosława Pobłockiego o przyczynę tej zwłoki. Zwłoka wynikła z tego, że było wiele głosów dotyczących wprowadzenia pewnych zmian w tym budżecie. One głównie dotyczyły innego podziału okręgów głosowania. W efekcie z chyba 8, które były poprzednio, zrobiło się 12 okręgów. One są troszeczkę mniejsze, ale dzięki temu na przykład osiedla typu Górki czy Abyssinia, używając tradycyjnych nazw tych osiedli, będą miały swoje własne okręgi, nie będą łączone z innymi ulicami, co było też jakby wnioskowane przez tych mieszkańców. Chcieli po prostu głosować na swoje. Będzie 12 okręgów. Zapraszam od razu tutaj w tym momencie wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne 29 grudnia do sali obrad Rady przy ulicy 30 stycznia, gdzie przedstawimy założenia tej właśnie 4. edycji budżetu obywatelskiego. Pierwsze zebranie z mieszkańcami, tak jak zapowiedział prezydent Pobłocki, odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej przy ulicy 30 stycznia 1 w najbliższy czwartek o godzinie 16. Swoje propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać od 2 do 13 stycznia. Ich weryfikacja potrwa do 17 stycznia. Ogłoszenie listy projektów nastąpić ma 27 lutego, zaś głosowanie potrwa od 28 lutego do 15 marca. Losowanie projektów, które otrzymały równą liczbę głosów, odbędzie się 4 kwietnia, a ogłoszenia wyników należy się spodziewać do 6 kwietnia. Niektóre wcześniejsze propozycje, które zgłaszane były w ramach budżetu obywatelskiego, wymagały odpowiedniego przygotowania przed ich realizacją. Były też projekty, które pokazywały na takie trochę długoterminowe myślenie mieszkańców, co mnie akurat najbardziej ucieszyło, bo pojawiły się projekty dotyczące budowy placów zabaw. Najpierw dokumentacja, ale w efekcie tego, że ta dokumentacja została wykonana na te tereny właśnie takie rekreacyjno-wypoczynkowe, dotyczy to osiedla Bajkowego i osiedla Abyssinia, na przyszły rok w budżecie znalazły się już pieniądze na realizację tych placów. Także to jest dobry kierunek. Tczewianie mają kolejną szansę na zmianę lub poprawę infrastruktury osiedlowej, która może im w przyszłości służyć. Wystarczy, że złożą dobre i uzasadnione propozycje.